W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Rozmawiamy z Pawłem Głażewskim, który przed chwilą stoczył, no chyba trzeba przyznać, trudny bój na gali w Wieliczce, prawda? Bo rywal był wymagający. No zgadza się, rywal był wymagający, jednak no myślę, że tylko takimi walkami mogę do czegokolwiek dojść w tym boksie, bo jeżeli mam do 40 obijać starszych panów, no to ja bym podziękował. Także uważam, że ciężki na pewno rywal, mój promotor Tomasz Babilonski mnie nie oszczędza. Dostaje w miarę dobrych rywali, jak na tą 19 powiedzmy walkę, mierzę się już z całkiem niezłymi rywalami, no mam nadzieję, że walka podobała się kibicom. Po raz pierwszy dałem się zaskoczyć ciosem, no, którego nie widziałem, jednak wstałem po tym knockdownie, nie byłem jakoś strasznie zamroczony, mogłem kontynuować pojedynek. Także ogólnie walkę oceniam jako w miarę pozytywnie, no. Ale jednak czegoś zabrakło. Jak ty byś z ringu ocenił właśnie, czego zabrakło, żeby troszeczkę płynniej boksować? Bo momentami ta walka była szarpana, była taka, no trochę fauli, trochę nieczysty był ten pojedynek. No wiem, tak jak mówisz, tylko jeszcze muszę powiedzieć, że boksuje się zawsze tak, jak rywal potrafi. On boksował, to on to wszystko szarpał. On był taki dosyć chaotyczny, te jego ataki, takie wskoki, lewy podbródek, prawy, to było chaotyczne takie, wpadał we mnie. No stąd ta walka tak wyglądała, no nasze dwa style, mieszanka naszych dwóch stylów dała taką walkę. Członkowie jego teamu mieli dosyć duże zastrzeżenia do punktacji sędziów, co według mnie jest raczej przesadą, bo chyba trzeba przyznać, że wygrałeś tę walkę no dość klarownie, prawda? No też tak mi się wydaje, że tam oprócz tej rundy, w której nie wiem, mnie zaskoczył, którą oczywiście można uznać jako remisową, ponieważ ja też go w tej rundzie zaskoczyłem. Runda na remis, tam myślę, że większość rund była moich, także werdykt jak najbardziej zasłużony. A pretensje wiadomo, przegrali to płaczą, no. Spod ringu to wyglądało tak, że polowałeś na lewy sierpowy przede wszystkim i to faktycznie miała być główna broń, czyli ten lewy sierpowy, taki krótki, szybki? Nie, powiem ci, że powinienem go trzymać cały czas na lekkim pressingu, wiesz, niepotrzebnie się cofnąłem, oddałem mu pole. I niepotrzebnie właśnie, bo ta walka mogła być całkowicie pod moje dyktando. Jeżeli bym go trzymał na lekkim pressingu, tam troszeczkę zadawał te jakieś ciosy, także no. Trudno, kolejne doświadczenie, no. Walka zwycięska, z czego się cieszę, no. Dalej wyzwania, cieszę się i dziękuję mojemu promotorowi, że to nie był jakiś kolejny, nie wiem, że to nie był jakiś flet, tylko poprzeczka jest podniesiona i mam nadzieję, że zobaczymy, gdzie ja w ten sposób w ogóle zajdę. A kondycyjnie jak sobie poradziłeś? Bo chyba nie było jakichś takich wielkich problemów, jeśli chodzi o kondycję. No nie, muszę powiedzieć, że w Stanach te warunki były znacznie cięższe. Tu również było gorąco, jednak tamta temperatura specjalnie pogrzewana w zimie była dwa razy może wyższa niż tutaj. Także zaaklimatyzowany do takich warunków byłem doskonale. No. Na pewno mi to nie przeszkadzało, 10 rund przeskakałem i myślę, że jeżeli nawet by były jeszcze dwie rundy, też bym dał radę. Można powiedzieć, że kibice stanęli na wysokości zadania, bo momentami był głośny doping dla ciebie. Czułeś to w ringu? No tak, na pewno, no kibice. Ja przecież boksuję dla kibiców, dla których serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Ja walczę dla kibiców, no walczę dla swojej żony, córki, ale przecież to wszystko jest robione dla kibiców, także serdecznie dzięki. Zdążyłeś już porozmawiać z trenerem? Jak trener ocenił twój występ? No nie, wiesz, jeszcze nie miałem okazji, bo cały czas o coś mnie pytają, także jeżeli dotrę do szatni, może już nawet nie teraz, tylko na chłodno, bo człowiek wiadomo po walce, będziemy na pewno analizowali ten pojedynek, wiadomo, że są błędy, to jest normalne, nad którymi trzeba pracować. Ja dalej mam chęci do bardzo ciężkiej pracy, pomimo moich 30 lat, mam jeszcze parę lat, uważam, dobrego boksu przed sobą. Uważam, że stać mnie na wynik. Zrobię wszystko, żeby ten wynik zrobić. Zauważyłem, że z tyłu głowy odniosłeś jakąś kontuzję. Jak do tego doszło? A nie wiem jak to się stało, ale on chyba zębami po prostu tam jakoś walnąłem, schyliłem głowę, jak się odchylałem, to o jego zęby jest małe rozcięcie. Ale tak jak rozmawiałem tutaj z lekarzami, chyba nie trzeba będzie szywać tego nawet. Wiadomo już, kiedy wracasz na ring, czy na razie jednak odpoczynek i trzeba wszystko na chłodno przeanalizować? Nie,
myślę, że w tym roku jeszcze zaboksuję jedną walkę. No, do tej pory stoczyłem tylko dwie, także jedna walka na pewno mi się przyda. No. Także cały czas, żeby ten ruch jakiś był. No. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców. Trzymajcie kciuki, mimo wszystko.